Jestem w Teheranie w kompleksie muzeów, które powstały na bazie pałacu Szacha, który wiadomo po rewolucji uciekł stąd. Teheran jest na tyle duży, że z jednej strony mamy góry, które tu widzicie i mam nadzieję, że widzicie, i tam rozciąga się całe pasmo gór, które mają po 4000 metrów, dlatego z jednej strony Teheranu, tak jak widzicie, jest śnieg, a z drugiej ciepło. Różnica może być 5, nawet 10 stopni, podobno nawet 10 stopni może być różnicy. Ja przyjechałem zwiedzić tu kompleks 5-6 muzeów w jednym miejscu, w Pałacu Szacha. Zobaczymy, czy było warto, bo jazda tutaj zajmuje dużo czasu. Korki w Teheranie są całą dobę. Znaczy, nie wiem jak w nocy, ale w dzień, przez cały dzień są korki.